ale też czułam się po prostu cool. Jako fajna taka właśnie mama. Bo dzięki temu wydłużamy sobie swoją sylwetkę. Właśnie, w lecie to bardzo łatwo można taką koszulę zmodyfikować i po prostu podwinąć rękawy. Zwłaszcza, że ten materiał ładnie i pięknie podkreśla nasz brzuszek. Hej, hej, hello, kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. W dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać moje ulubione stroje ciążowe. A tak naprawdę nie do końca stroje ciążowe, ale po prostu pojedyncze rzeczy, które używałam praktycznie na non-stopie, jeżeli chodzi o moją ciążę. W tym momencie, jak możecie zobaczyć, jestem w dosyć zaawansowanej ciąży, bo jesteśmy w 36 tygodniu naszej ciąży. I powiem Wam, że bez niektórych z tych rzeczy naprawdę ciężko mi byłoby przetrwać moją ciążę. Bo jak na początku to naprawdę ciążowe rzeczy totalnie nie były mi potrzebne, to na chwilę obecną są totalnym must-have'em. Jeżeli jesteś zainteresowana albo zainteresowany moimi ulubionymi strojami ciążowymi, to zapraszam i lecimy od razu z tematem. Będę chciała na pewno Wam pokazać kilka wariacji, jeżeli chodzi o takie stroje zimowe, a jeżeli chodzi o zrobienie strojów letnich, ponieważ moją ciążę ja przeszłam w większości w takim okresie bardziej zimowym, aniżeli letnim. Domyślam się, że kobiety, które są w ciąży podczas lata, mają na pewno dużo więcej trudności, bo moja temperatura ciała na pewno została podwyższona podczas ciąży. Więc jeżeli bym miała przechodzić ciążę w lecie, to naprawdę chyba potrzebowałabym wiatraka. Jak możecie zobaczyć ten wieszak, to naprawdę nie mam tutaj wiele rzeczy. Bardzo małą ilość rzeczy ciążowych dokupowałam, ponieważ ja mam styl ubierania się dosyć luźny, jeżeli chodzi o górę, więc dużo rzeczy, które miałam wcześniej przed ciążą, nadal do mnie pasowały. Nadal pasowały do mojego kształtu ciała. Jak możecie też zobaczyć na tym wieszaku, moja paleta kolorystyczna jest skupiona na dosyć takich neutralnych kolorach. Jedynym kolorem, który się tutaj mi wybija, to jest taki burgundowy, fioletowawy kolor, który bardzo często właśnie nosiłam, bo był to okres zimowy. I jest tutaj jeszcze kolor oczywiście denimowy, jeansowy, bo denim nie tylko jest takim materiałem, ale również kolorem, który bardzo łatwo jest zestawić z innymi ubraniami. Na samym początku to jest sukienka ciążowa, zwykła, biała, prosta, którą ja sobie sama uszyłam. I drugą sukienką ciążową, którą również sobie uszyłam, jest taka beżowa, bo oczywiście to są moje totalne kolory. Jak możecie zobaczyć, obydwie te sukienki są bardzo prościutkie, ale szczerze Wam powiem, nie ubierałam ich zbyt często ze względu na to, że właśnie przechodziłam moją ciążę w zimie. Ale myślę, że w lecie albo okresy takie właśnie cieplejsze, to jest totalny must-have. Nie chodziłam w nich zbyt często, ale jednak w nich chodziłam, bo tak jak Wam mówiłam już wcześniej, moja temperatura ciała została podwyższona, więc niekiedy mi było naprawdę ciepło. A w zimie ja uwielbiałam sobie zestawiać tą sukienkę właśnie z jakąś narzutką, z jakąś koszulą flanelową, beżową, albo też z fajną kataną, którą używałam wcześniej przed ciążą. To jest katana po prostu oversize'owa, więc bardzo lubiłam je łączyć razem ze sobą. Do tego niekiedy ubierałam wysokie skarpetki, żeby mi było właśnie cieplej na przykład w nogi. I również co bardzo lubiłam robić, to nakładać na taką sukienkę oversize'owy sweter, na przykład ten burgundowy sweter ma bardzo szeroki dekolt. I było to właśnie bardzo fajne połączenie, jeżeli nakładałam na taką sukienkę oversize'owy sweter, który był narzucony na jedno ramię. Bo dzięki temu utrzymywałam swoją temperaturę ciała, było mi ciepło, ale też czułam się po prostu cool. Jako fajna taka właśnie mama. Kolejną rzeczą jest oczywiście oversize'owa koszula. To jest zwykła oversize'owa koszula. Nawet nie mam tutaj metki, ale wydaje mi się, że to było coś kupione w rozmiarze po prostu większym, jakieś 44 albo nawet 46. I co jest mega fajne w takiej koszuli jest to, że ona jest mega długa, więc mogłam ją traktować również jako sukienkę. Rękawy są długie w niej, ale jak jesteście w ciąży na przykład właśnie w lecie, to bardzo łatwo można taką koszulę zmodyfikować i po prostu podwinąć rękawy. Zwłaszcza, że ten materiał nie jest taki mega gruby. A fakt tego, że jest ta koszula oversize'owa, nie powoduje tego, że Cię ani nie obciska, ani też ten materiał nie jest do końca prześwitujący. I taką koszulę oversize'ową spokojnie właśnie mogłam ubrać, tak jak ten typ, czyli jako narzutka, albo tak jak Wam mówiłam wcześniej, jako po prostu sukienka. Następnie mam t-shirt, to jest również t-shirt oversize'owy, typu crop topa i chciałam go Wam pokazać również w wersji czarnej, bo mam w takiej i w takiej. I takie t-shirty ja bardzo lubiłam i nadal lubię nosić, jeżeli chodzi o zestawienie ich po prostu ze zwykłymi czarnymi, ciążowymi leggingsami. Co jest mega fajne w takich t-shirtach i w crop topach, to to, że one jakby podkreślają nam brzuszek. Widać właśnie to, że mamy brzuszek, czyli jesteśmy w ciąży, a nie zakrywają go
tworząc nam tutaj taki, wiecie, jak jesteśmy w ciąży i masz t-shirt na sobie albo jakąś sukienkę, to tworzy się po prostu z biustu prosta linia. Zwłaszcza jeżeli ktoś, tak jak ja, na przykład nie ma wielkiego biustu. Dlatego bardzo często jak miałam ubrany t-shirt, to tworzy mi się tutaj po prostu taka mega prosta linia, co jakby nie podkreśla w ogóle twojego ciała. Dlatego wybierałam raczej crop topy. A co jest też mega ważne, jeżeli chodzi o zestawienie czarnych kolorów, czarnych kolorcetów, bo wydaje mi się, że w ciąży jest mega fajnie robienie i łączenie właśnie tego samego koloru, albo przynajmniej bardzo zbliżonego, bo dzięki temu wydłużamy sobie swoją sylwetkę, nie dzielimy jej na pół. Ale jeżeli chodzi o kolor czarny, to bardzo ważne jest to, żeby albo był na nim jakiś właśnie napis tego typu, albo tak jak ja w tym momencie mam na sobie, albo też żeby były po prostu jakieś wstawki zrobione do koloru czarnego, bo dzięki temu nie wyglądamy jakbyśmy były w żałobie albo jakbyśmy szły na przykład na pogrzeb. Bo ja się centralnie tak czułam nieraz, jak miałam ubrane właśnie tylko i wyłącznie czarne rzeczy, które nie miały żadnego detalu po prostu na sobie. Albo też fajnym motywem jest po prostu przełamanie tej czerni zwykłą właśnie koszulą, tylko w jaśniejszym odcieniu. Niekoniecznie oczywiście beżowym. Następnie mam kolejny sweter, który również ma bardzo szeroki dekolt, dzięki czemu właśnie może on być zostawiony na jedno ramię. A odnośnie jeszcze t-shirtów, to właśnie jeżeli jesteś w ciąży w lecie, to bardzo fajnie mieć zamiast swetrów t-shirty na jedno ramię. I na przykład tą sukienkę ciążową połączyć właśnie z takim t-shirtem na jedno ramię. Dzięki temu jak masz delikatne kompleksy na przykład na punkcie swoich ramion, bo zaczęły one być coraz większe i coraz większe, to możesz w bardzo fajny sposób zasłonić sobie te ramionka takim t-shirtem właśnie zarzuconym na jedno ramię. Ja uważam, że po prostu założenia takie na jedno ramię są też mega seksowne. Więc to jest kolejny swetr, który bardzo często używałam i to są też swetry w rozmiarze po prostu XL. Zarówno ten beżowy, jak i ten burgundowo-fioletowy, to są swetry w rozmiarze XL. Następną rzeczą must have na wieszaku są kolejne leginsy ciążowe, które ja sama sobie uszyłam i są to leginsy ciążowe beżowe. Bo tak jak wam mówiłam już wcześniej, jednolite kolory, a ze względu na to, że moja paleta kolorystyczna to są albo czernie, albo beże i jasne kolory, to bardzo fajnie właśnie jest zestawić takie zwykłe beżowe leginsy, na przykład z koszulą beżową w beżowych tonach i też się mega fajnie wygląda. Ta sylwetka ponownie nie jest tak odcięta, jak połączyłabym na przykład tą koszulę z czarnymi leginsami, albo na przykład właśnie ten sweter z czarnymi leginsami mnie mega odcina. Nie mówię, że tak nie robiłam, bo pewnie chodziłam tak w ciąży, jak czasami po prostu mi nie zależało i byłam w domu. Ale jak na przykład wychodziłam, to wolałam zdecydowanie ubrać taki sweter do takich beżowych leginsów. Jedynie co w takich beżowych leginsach jest mega ważne to, żeby zwrócić uwagę na grubość materiału, jeżeli się je kupuje, żeby nam po prostu tyłek nie prześwitywał. Albo drugą rzeczą jest to, żeby właśnie nosić długie te koszule, dłuższe te swetry, które nam będą zakrywać pośladki, bo wtedy dużo bardziej komfortowo się będziemy czuć. Kolejną rzeczą, którą mam, to są ogrodniczki ciążowe, które udało mi się, pamiętam, wyhaczyć w Ciucholandzie za chyba 18 zł. Co jest mega fajne w takich ogrodniczkach, to jest to, że czujesz się naprawdę w nich jak taka mega cool mama. Jak jesteś taką po prostu mamą na wypasie, czujesz po prostu, że masz styl. Nie czujesz się po prostu nudno w takich ogrodniczkach. Więc ogrodniczki ciążowe, nie mówię, że chodziłam w nich bardzo często, bo rzadko w nich chodziłam, przyznam się wam, ale za każdym razem jak je wkładałam, to naprawdę czułam się wyjątkowo i specjalnie. I do takich ogrodniczek dokładnie tak samo. Jeżeli jest to okres zimowy, to albo na przykład luźne oversize'owe swetry zarzucone na jedno ramionko, albo też po prostu zwykłe t-shirty. Najlepsze takie, które mają właśnie jakieś napisy na sobie, bo jakoś to dodaje jakiegoś dodatkowego efektu. Albo też mega fajne zestawienie jest, jeżeli są koszule oversize'owe, aczkolwiek niekoniecznie, które można właśnie fajnie włożyć pod spód, pod takie ogrodniczki. Kolejną rzeczą są oczywiście czarne leginsy ciążowe, których kupiłam podczas mojej całej ciąży. Trzy pary i te trzy pary naprawdę tak mega wyobracałam, że chyba tylko w jednej parze pojawiły się delikatne dziurki. Więc to tak naprawdę dobrze o nich świadczy. Ale tak jak mówię, w czarnych leginsach chodzę praktycznie na co dzień. Takie beżowe leginsy albo ogrodniczki, albo tutaj kombinezon, który wam za chwilkę pokażę, to są rzeczy takie wyjątkowe na specjalne okazje, jak na przykład wychodziłam gdzieś do rodziny, albo na spotkania, albo do lekarza, albo coś takiego, jak wychodziłam z domu. Ale w czarnych leginsach, no to non-stop po prostu chodziłam. I można je zestawiać właśnie ze wszystkim. Albo z crop topem, z jakimś fajnym napisem, albo z koszulą,
albo właśnie z oversize'owym swetrem, albo z oversize'ową bluzką, która będzie na jedno ramię. Albo też ja bardzo często właśnie łączyłam czarne leginsy z takim crop topowo, bluzowo zapinanym na zamek sportowym żakiecikiem, bym powiedziała. Też się mega fajnie i wyjątkowo czułam za każdym razem, jak go ubierałam. Bo to też mi troszeczkę cały czas przypomina o tym, że po ciąży na pewno wrócę do mojego fitnessowego i aktywnego stylu życia, bo naprawdę tęsknię za moimi sportowymi biustonoszami, za moimi leginsami. Ojejku, z marszczeniem na pośladkach, po prostu tak mega tęsknię za tymi ubraniami, ale mam. Leżą, czekają na mnie i na pewno się w nie wbije po ciąży. Nie ma innej opcji. No i ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest właśnie ten kombinezon, który naprawdę jak ubierałam, to czułam się właśnie wyjątkowo. To jest kombinezon z Pretty Little Thing i ubierałam go dosyć często i gęsto, zwłaszcza w pierwszym i drugim trymestrze. W trzecim trymestrze zakładanie go i potem ściąganie podczas toalety, bo on nie ma tutaj żadnych elementów dodatkowych, jeżeli chodzi o krocze, więc trzeba było ściągnąć go całego. A fakt tego, że ma długie rękawy, wcale nie ułatwiał mi tego ściągania z siebie. Ale naprawdę w tym kombinezonie przez pierwszy i drugi trymestr, jak go za każdym razem zakładałam, to czułam się naprawdę tak wyjątkowo specjalnie. I ten kombinezon jest też na tyle obcisły, że mega ładnie i pięknie podkreśla nasz brzuszek. I co jest jeszcze mega fajne w tym kombinezonie, to to, że to rozcięcie i ten zamek jest dosyć głębokie, więc fakt tego, że jest to jeden czarny blok, jest ok, bo dzięki temu zameczkowi możesz sobie sama wyregulować dekolt. Ja zazwyczaj miałam dosyć spory dekolt w tym właśnie, żeby coś się tutaj działo, żeby coś się wyróżniało, żeby to nie było takie smutne, że jest calutkie czarne. I to by było na tyle w tym filmie. To są wszystkie moje ulubione stroje. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu pod spodem, który z tych strojów się Wam najbardziej podobał. Pamiętajcie zawsze o tym, żeby nosić wygodną bieliznę. O tym, żeby biustonosze nie były z fiszbinami, ani żeby nie były też typem push-up. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie jak zawsze o tym, żeby zostawić mi łapkę w górze, bo to mega bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię do subskrypcji do mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi Cię o moich nowych vlogach, a także o moich filmach. Zwłaszcza jeżeli tematyka macierzyństwa, aktywny styl życia oraz dieta od certyfikowanego dietetyka ze specjalizacją w odchudzaniu Cię interesuje. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu albo też filmie. Pa, kochani wspaniali!